Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, Indyka.hl, jesteśmy na gali XTB KSW 81 w Tomaszowie Mazowieckim, a ze mną Dawid Śmiałowski, witam. Witam, cześć. No, zacznę może od pytania. Ostatnio niektórzy w komentarzach pisali, po co o to pytać. Włączyłem mikrofon, tak. No, idę dalej. Niektórzy pytali, po co o to pytać, ale u ciebie chyba uzasadnione, jak zdrowie. Wiesz co, no troszkę mi się tam posypało zdrowie przed ostatnią walką, niestety wypadłem, ale na dzień dzisiejszy jest wszystko okej, już wróciłem do takich mocnych treningów, bark się mnie słucha, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. No czyli kiedy możemy się spodziewać, że gdzieś tam zgłosisz gotowość? Wiesz co, bardzo chciałem być gotowy na ten narodowy, ale no niestety jednak to był bardzo krótki okres, zresztą teraz ten bark doszedł, tydzień temu może już do takiej pełni, w pełni zdrowia. I no było za krótko po prostu, a wiem, że to będzie, teraz już mam ciężkie walki, bardzo ciężkie, są mocne chłopaki, więc myślę lipiec, sierpień będę gotowy, tak, no i kto zobaczymy, wiemy kogo bym chciał, wiemy kogo chce publiczność, zobaczymy co z tego wyjdzie. No to spytam o te osoby, które ty byś chciał, no bo na pewno chciałbyś tej niedoszłej walki z obecnym tymczasowym mistrzem Robertem Ruchałą, jak nie mam. Wiesz co, no tak, tak, no będziemy w to celowali. Podejrzewam, że Robert chce tej walki, ja chcę tej walki. Kibice chcą tej walki, widziałem też na swoich mediach, dodał z kim by go widzieli, jego fani. Też w 90% się powtarzało tam moje nazwisko. No musimy to zrobić, obydwóch niepokonani, tym bardziej teraz, że Rutek i Adam będą wyłączeni po czerwcu, no więc nie mam z kim się bić na dobrą sprawę, więc no wszystko idzie w tym kierunku Roberta. No to spytam o tą jego walkę w Lubinie na gali, mniemam, że oglądałeś jego walkę ze Skijewem. Jak oceniasz jego występ i to, że gdzieś pojawiały się komentarze, że to nie była taka stricte mistrzowska walka, że to nie ciężko, że tak nie walczy mistrz, ale wydaje się, że chyba Robert właśnie zrealizował po prostu w 100% plan, który miał na Loma. Wiesz co, no mogą się nie podobać te walki, mi też się nie podobają takie walki, tak? Wchodzimy, żeby się bić, ale no ciężko byłoby przed Lomem stać, to byłoby głupie, żebym teraz ja walczył z Lomem, stanął i chciał się z nim bić, nie? No trzeba pracować na nogach dużo z takim zawodnikiem, właśnie zmieniać pozycje, płaszczyzny, lewo, prawo, tył, przód. Trzeba mieszać strasznie i nie dać się złapać, tak? No, Lom mimo swoich warunków pokazał, że da się Roberta trafić mimo swoich krótkich łapek. Więc myślę, że jak ja trafię, to trafiam raz i to wystarczy. No to co myślisz, bo faktycznie, tak jak sam powiedziałeś, to zamieszanie w kategorii piórkowej jest spore, no bo tych nazwisk jest dużo, no wiemy, że Rutek w końcu przedłużył ten kontrakt, na stadionie zmierzy się z Adamem, więc też od razu spytam, kogo widzisz w tym starciu zwycięskiego? Wiesz co, też mega czekam na to starcie, tak? Myślę, że jakby ostatnia walka Adama pokazała, że jest bardzo niebezpieczny, ale że im dalej ta walka trwa, tym jest mniej niebezpieczny, więc myślę, że jak nie uszczeli Rutka w pierwszej rundzie, max do połowy drugiej, to Rutek wygra to na punkty albo też czymś zaskoczy. Niejednogłośnie, jak z Lomem. Czy jednogłośnie, czy niejednogłośnie, zobaczymy, ale myślę, że jakby miał Rutek wygrać na punkty, to będzie to jednomyślne. No to spytam jeszcze o, bo to kolejna rzecz taka, że teoretycznie tymczasowego pasa się nie broni, tylko unifikuje, no więc teoretycznie Robert Ruchała następne starcie powinien stoczyć z mistrzem, no ale mistrz idzie po pas 70 i nie wiadomo, czy wróci do 6-6, więc pytanie od razu, jak widzisz walkę Saladina, no i czy myślisz, że on jeszcze będzie bronił tego pasa piórkowego? Wiesz co, no i właśnie taki mamy tutaj galimatias w tej kategorii, tyle się dzieje, ludzie piszą coś, mówią, gadają, a nie znają w ogóle sytuacji, dlaczego jest tak, a nie inaczej, tak? No ciężka jest ta sytuacja teraz. Myślę, że Marian może być bardzo niewygodny dla Saladina, tak? Jest bardzo długi, będzie, podejrzewam, cięższy, warunki robią tam dużą robotę. No naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić tą walkę w głowie, tak? Z jednej strony idealny wariant dla mnie to Saladin wygrywa z Marianem, przychodzi do 70, ja wygrywam z Robertem i ja idę do 70. To jest coś pięknego i idealnego. No właśnie, bo u ciebie z tą wagą to chyba coraz trudniej będzie robić, co? No na dzień dzisiejszy musiałbym zbijać z 6-7 kg do 7-7, więc trochę tych kilogramów jest. Nie zawsze tyle miałeś przypadkiem? No zawsze tyle miałem, ale też zawsze wypełniał swój limit. Jest to dla mnie bardzo ciężkie, ale zawsze robię ten limit. No nie ukrywam, że
pewnie parę walk ich będę witał do 70, no bo jednak coraz ciężej mi się robi tą wagę, naprawdę. Robi mi się bardzo ciężko, mnóstwo wyrzeczeń. No ale chcę zgarnąć ten pas i kurczę, mimo tych pasów, gdyby Salady nie miał pasa ani w 6-6, ani w 7-7, też bardzo jest takim zawodnikiem, 7-0. W 7-0, przepraszam, z którym chciałbym zawalczyć. Naprawdę, nieważne o co, nieważne za ile, chciałbym z nim zawalczyć. No, ale myślisz, że, bo pamiętam jak Kasper Formela powiedział, że on jest jedynym piórkowym w Polsce, który może pokonać Saladina, to rozumiem, że zaprzeczasz. Tak, no ostatnio był. Nie mówię, że tego nie może zrobić, tak? No, wbrew pozorom nie mówię, że tego nie może zrobić, ale na pewno nie jest jedynym, tak? Na pewno nie jest jedynym. No, nie chcę tak zaczepiać, ale no ostatnio Brazylijczyk tam chyba, nie wiem czy on nie był na ostatnią chwilę. Był na ostatnią chwilę i też był graplerem jak to Brazylijczyk, a pokazał, że trafił chyba gdzieś kopnięciem, ciosem i no nie było tak do jednej bramki. No ale oczywiście wygrał to, Kasper nie powiem. No teraz też duży sprawdzian przed Kasperem. No to nawet nie wiem, jeżeli możesz nakierować z kim ma walkę. Nie pamiętam nazwiska z Kazachstanu, ale pamiętam, że na pewno bardzo mocny rywal. Aha, no chcę mocnych wyzwań, gadał o mocnych wyzwaniach, no więc fajnie, że Fen jest w stanie mu ją zapewnić. I nie znam teraz też jego sytuacji kontraktowej, ale... Zawiło jak to w Fenie, ale wiemy, że chyba nie podoba mu się w tym Fenie, chce opuścić ten Fen. No i zobaczymy, gdzie zawita, tak? I wtedy będziemy mogli myśleć. A gdybyś dostał propozycję właśnie Kacpra na przywitanie w KSW? Wiesz co? Znikoma oferta dla mnie, wiesz? Nie po to jestem numerem 3-4, już teraz nie pamiętam, co się podziało w tym rankingu. Nie po to wygrywałem dwie walki, żeby witać w KSW początkujących, mimo że Kasper jest mistrzem i ma rekord, doświadczenie z mocnym zawodnikiem, to myślę, że na przywitanie musiałby być ktoś inny. Chyba że wartość tego pojedynku byłaby jakaś inna, ale to też, no mamy tutaj Adama Sulewa, mamy tutaj Rutka, no to wiesz, na pierwszą walkę nie dostanie, podejrzewam, żadnych opas na przykład, nie? Więc no każdy musi się tutaj budować. A tak jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, to chyba jest taki głód walki, co? Tak, wiesz co, już jak ten pierwszy pojedynek wchodził, usłyszałem tą muzykę i siedzę tutaj właśnie ze swoim wspólnikiem i mówię, kurde, jak ja to kocham, jakbym chciał tam już być, taki głód, tak. To jest coś pięknego, po to to robimy, nie? Po to to robimy i jest ogromny głód tej walki. No to już na koniec pytam, bo gala się dopiero nam zaczęła, dopiero druga walka, ale powiedz, jak ci się na papierze przynajmniej podoba, no i po tej pierwszej walce, co możesz powiedzieć o tej gali 81? Wiesz co, no ja akurat bardzo czekam na te walki, wiesz, szczególnie na Bartosa, na walkę Bartosa czekam, kurde, no z naszego teamu, gdzieś Krakowiak ma też ciekawą walkę. I z tego wszystkiego zapomniałem jeszcze. No, Sarara w Komeni będzie. O właśnie, Sarara z Zimmermanem i też czekam właśnie na Filipa, który walczy i jestem ciekawy, jak mu idzie, bo trzymam bardzo kciuki za niego. No to pierwsza runda się skończyła, nie trzymam cię zatem dłużej. Dziękuję bardzo i czekamy w takim razie na ten twój wakacyjny powrót. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i czekamy na wielkie boom, miejmy nadzieję. Dzięki.